Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Deluxe Ski Jump 4. Witam was bardzo serdecznie, bo zostały nam tylko 3 konkursy indywidualne w Pucharze Świata. No i jestem ciekaw, jaka następna skocznia będzie, czy już przenosimy się na planicę, czy jeszcze może coś tam wybrałem po drodze. Kontynuuję. Planica jednak, to będą już zawody kończące, więc 3 planice chyba będą. Tak mi się zdaje, że tak wybrałem ja. No i rozpoczyna już Daniel Andre Tande, już tradycyjnie. No i popatrzmy, jak daleko skoczy Daniel Andre Tande. Wyjście z progu nie najgorsze. I lot także piękny, daleki lot. 213 metrów, to jest oczywiście jeszcze nieprzebudowana skocznia w planicy, więc nie oczekujcie tu odległości około 250 metrów. No i drugim numerem startuje Markus Eisenbichler. No i uwaga, Markus jest wysoko, bardzo wysoko i także daleki lot. 218,5 metra. No, na razie mamy piękne loty. Zobaczymy, jak długo. Kento Sakuyama z trzecim numerem startowym. Japończyk skakał w tym sezonie bardzo słabo. Wydaje się, że tylko początek miał niezły. No i tym skokiem udowadnia, że nie jest już w dobrej dyspozycji. 199 tylko metrów. I w tej chwili trzecie i ostatnie miejsce. Karl Geiger. W ogóle Niemcy tutaj no nie zachwycili nam. No i popatrzmy, Karl Geiger, no to jest bardziej mamut pod niego już. I to jest daleki lot, powinniśmy mieć nowy rekord skoczni. Tak jest, 222,5 metra. W tej chwili należy on do Geigera, ale podejrzewam, że będą tu dalej latać inni. Johan Andre Forfang. No i jak Johan Andre Forfang, lotnik, ale króciutko, bliżej na pewno od Daniela Andre Tande, czwarte miejsce, 208 metrów, no i za Danielem Andre Tande oraz najpierw za dwoma Niemcami, Michael Glazer, Amerykanin, no zdobywa punkty w tym sezonie, no i myślę, że sezon może zaliczyć do udanych, punktuje, starał się, no i ten skok też nie najgorszy. 207 metrów, piąte lokata dla Glazdera. No ciężko tutaj myśleć o tym, żeby on mógł awansować do drugiej serii. No ale skok jest dobry. Taku Takeuchi. Drugi z Japończyków, również sezon niezbyt udany. Ale ostatnie skoki pokazywały, że potrafił skakać, ale niestety to są już loty. Tutaj się inaczej skacze i te 192 metry dają mu ostatnie miejsce. Dwóch Japończyków na dwóch ostatnich miejscach. Alex Insam z Włoch, chyba jako jedyny Włoch potrafi latać w tej chwili, więc tu oczekujemy dosyć dalekie odległości i tak też uczyni. 220 przekroczone spokojnie, nie, 217, przepraszam bardzo, trzecie miejsce dla Włocha. Kenneth Gagnes, nadal po tej kontuzji nie może się odnaleźć Kenneth, ale jakby... troszkę ostatnio już było lepiej. Jak będzie tutaj w planicy? Nie wygląda to po wyjściu z progu za bardzo obiecująco. Ciągnie do końca i bardzo podobny skok do Forfanga. To jest 208 metrów, piąta lokata właśnie z Forfangiem. No i Kevin Bickner, rekordzista, nie zapominajmy, Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj powinien być dobry lot, ale chyba spóźnione to wyjście z progu. Stara się tutaj jeszcze coś uzyskać, ale to już nie jest tak dobry skok. 211, piąte miejsce. Na pewno lepiej od Glazdera wypadnie dzisiaj, ale czy będzie w drugiej serii, to się okaże. Martin Omme, no Estończyk, nikt się chyba nie spodziewał, że może tu w tym sezonie namieszać coś. No skakał nieźle, no ale tutaj są loty, tu się już inne prawo tyczy. No i te 140 metrów Nommego, no na pewno tutaj nie robi szału. Clemens Aigner. On potrafi zaskakiwać zaś dalekimi skokami na takich skoczniach, więc tutaj mógłby zaskoczyć i tym razem, ale mocniej musi się położyć na te narty. Za bardzo pasywnie lata.
Klemens Ajner 212,5 metra, piąte miejsce. Nadal Daniel Andretande czwarty i rodzi się szansa, że będzie mógł tutaj zapunktować i nawet solidnie. Richard Freitag, trzeci z czterech Niemców. Jak on sobie poradzi na tej skoczni? Również wyglądało to nieźle na progu, ale potem już nie tak dobrze. 209,5. Szóste miejsce na razie Geiger przed Eisenbichlerem i samym Freitag w chwili obecnej na szóstym miejscu. No i mamy pierwszego reprezentanta gospodarzy, Robert Robi Kraniec. Nie zapominajmy, on wie jak się tu zwycięża na tej skoczni. On wie jak smakuje tu zwycięstwo, ale nie dzisiaj. Dzisiaj się tego nie dowiemy. 13 miejsce Roberta Krańca z upadkiem, 206 metrów tylko. No wiaterek nam się niestety odwrócił, nie ma tego noszenia, które pozwalałoby daleko skakać. Gregor Schlierenzauer. On też wie jak tutaj zwyciężać i leci dosyć ładnie i skok również daleki. 216 metrów i wskakuje nam Gregor na podium, spychając Włocha Insama na czwarte miejsce. Gregor de Schwanden. No Szwajcaria ma tylko dwóch reprezentantów, ale chyba bardziej jakby wszyscy liczą na Simona Mana. Choć Gregor de Schwanden też czasami odpali rakietę i to jest właśnie ten skok. To jest ten lot. 218,5 i spycha Gregora na czwarte miejsce. 0,5 punktu tylko z nim wygrał. No i Simon Amman, o wilku mowa właśnie. Zimi, wydawało się, że ten sezon może być jakimś takim punktem zwrotnym w jego karierze jeszcze, ale jednak nie. Może loty, może na lotach się odkuje. Dobry, piękny, daleki skok, 220,5 metra. Daje mu w tej chwili trzecie miejsce za Geigerem i Eisenbichlerem. Andreas Koffler. No też chyba już karierę powoli będzie kończył. Już nie ma tego rytmu skakania, jakie przychodziło mu jeszcze kilka lat temu. No i ten skok jest, no w dziurę skoczył tutaj można powiedzieć. 214,5, około 215. Siódme miejsce Kofflera. No Gregor na razie z Austriaku najlepszy. No i mamy lotnika, Słoweńca Domena Preutza. Jak on daleko, leż tutaj wysoko, bardzo wysoko, nad tą przestrzenią leciał Domen. I ten skok był daleki, ale niskie noty. 224 lokata dla Domena. Brawo dla Słoweńca, Juri Tepesz. No niektórzy ci zawodnicy już starsi ze Słowenii powoli będą już odchodzić. Dlatego trzeba się tutaj skupić na tym, żeby tą młodzież prowadzać. Juri Tepesz jednak się nie poddaje. I 221 daje mu drugą lokatę tylko za Karlem Geigerem. No który tym skokiem naprawdę tutaj wszystkim popsuł szyki. Denis Korniłow. Pierwszy Rosjanin. No. I to będzie daleki lot. Bardzo daleki. Korniłow potwierdza dobrą dyspozycję. Proszę popatrzeć na noty. Dwie dwudziestki, 223 metry. Mamy nowy rekord skoczni na Velikance. No i prowadzi o 2,1 i pierwszy z Polaków, Piotrek Żyła. Jak daleko Piotrek jest w stanie tutaj skoczyć? Chcielibyśmy zobaczyć jak najdłuższy ten skok. No i Piotrek, czy dasz nam go? No dał nam chyba 215. 215,5, dziesiąte miejsce dla Piotrka. No nie ma szału, ale nie jest najgorzej. Stefan Laje. Taki średniak z niego, można powiedzieć. W tamtym sezonie były zwycięstwa, w tym sezonie nie ma tak kolorowo. Ale zawsze ten statyczny zawodnik jest. Teraz 12 miejsce Stefana Laje. Geiger przecież drugi, Eisenbichler czwarty, nie zapominajmy. Więc tutaj ciekawie nam się porobiło w czołówce. Jewgenij Klimow, drugi z Rosjan. Na początku sezonu był gorszy od Denisa Korniłowa, ale teraz się odkuł. Jak będzie tutaj? No po pierwszej serii na pewno będzie w gorszej pozycji. 218,5 daje mu ósme miejsce w chwili obecnej z Gregorem Schlierenzauerem. Choć Gregor skoczył 2,5 metra bliżej, ale noty tu mu dały dużo. Vincent Decombe, Sebois.
Jedyny Francuz stawce starający się naprawdę skakać na dobrym, bardzo dobrym poziomie. Ostatnio niestety nie idzie mu tak kolorowo. Ten skok jest dobry. 219 i siódme miejsce dla Vincent de Campsevoix i Robert Johansson, Norweg. Tu bym się przyjrzał temu skokowi, to przecież nie zapominajmy, jest dalej lotnik. No i popatrzmy. Podnosi go, podnosi, ale nie tak dużo, jak by się wydawało. Robert Johansson, tylko 215,5, 12 miejsce. No i jak na razie to jest najlepszy z Norwegów, bo 16 jest Ande, a my popatrzmy na Stefana Krafta. Austriak też w przeszłości, nie zapominajmy, skakał tu świetnie. Wygrywał konkursy i świetny również ten skok był. Bardzo dobrze oceniony, 219 metrów i wskakuje na czwarte miejsce, spychając Eisenbichlera na piąte. Jarkko Mette, pierwszy z reprezentantów Finlandii. Finlandia również niezły sezon, można powiedzieć, ma. Jarkko Mette, proszę bardzo, piękny lot reprezentanta Finlandii, 219,5, siódme miejsce. No i kolejny jest na liście Dawid Kubacki. No ta skocznia powinna mu przypasować. I popatrzmy. Leci, leci Dawid. Leci jeszcze, jeszcze. Ciągnij ten skok jak najdalej możesz. Jest daleki lot Dawida. I na podium skakuje na trzecie miejsce. 221,5 metra. Jest w tym gronie, który przekraczają 220 metr. No Dawid, brawo, a za chwilę Kamil Stoch z 30 numerem startowym. Nie walczy w tym roku o kulę kryształową, ale jakby nie patrzeć, walczy o coś więcej, o to, żeby się w końcu odbić od tego dna. No i Kamil, średni skok, to nie był daleki lot, 17 miejsce dopiero Kamila, szkoda. No my popatrzmy, Manuel Fettner już ruszył. Też jakby tak podobnie jak Kamil, lekko zbyt wcześnie wyszedł z progu, ale o wiele dłuższy lot od Kamila ma Manuel Fettner i wskakuje nam na piąte miejsce, 220 metrów Manuela Fettnera. Póki co jest najlepszym z Austriaków, no ale za chwilę może się to zmienić, bo leci Markus Schiffner już. Popatrzmy ile skoczy kolejny z Austriaków, również świetny sezon. No i ten lot będzie piękny! Markus Schiffner! Piękne noty, 224,5 metra, mamy nowy rekord skoczni i wyprzedza Korniłowa. No i kolejny Noriaki Kasai, czyżby kolejna bariera w tej skoczni została złamana? No, no na Noriakiego to stać, ale czy dzisiaj? Pytanie za 100 punktów. Na razie najlepiej wystąpił z Japończyków. 17 jest jak na razie. Kamil już 20. No będzie ciężko awans tutaj. Peter Preutz. No chyba ostatni ze Słoweńców. No i leci Peter. Oj, będzie daleko. Będzie strasznie daleko. No myślałem, że jeszcze trochę uciągnie. Ósme miejsce. Na razie najlepszy ze Słoweńców jest Tepesz. Ósmy jest Peter. No i Daiki to ostatnia nadzieja Japończyków na podium albo chociaż na punkty w dzisiejszym konkursie. No i Daiki to ładne wyjście z progu, będzie daleko, będzie bardzo daleko. Piękny lot na piąte miejsce, 220,5 metra, wysokie oceny. No i tuż za Dawidem Kubackim jest Roman Kołdelka. Czech również jakby się nam pobudził na koniec sezonu. No i jeśli ma dobrze skakać, to tylko na takiej mamucie. Ale dzisiaj upada niestety nam Roman Kołderka, 219,5, 32 miejsce z upadkiem. No ale w drugiej serii go na pewno zobaczymy. Sebastian Coloredo, drugi z tych Włochów. No nie jest w pozycji ustawionej dobrej. Jakby nie patrzeć, to nie jest lotnik. Ale ciągnął jak najdłużej i brawa dla niego. 216,5 daje mu 20 w tej chwili miejsce. Insam jest 18, więc nie jest gorszy od swojego rodaka strasznie. Janne Ahonen. Pamiętamy na pewno jego skok z Velikanki 240, którego nie ustał.
No i znowu ta granica magiczna bez przekroczona 226,5. Reprezentant Finlandii piękny oddał lot i obejmuje prowadzenie i ustanawia nowy rekord na Welikance w Deluxe Ski Jump 4. Bynajmniej u mnie. Wojtek Sztursa, drugi z Czechów. Oj, to wygląda niestety gorzej i to będzie brak awansu. To jest za krótko. 31 miejsce dopiero. No i Klemens, Murańka. Jeszcze nam sporo tutaj zostało zawodników. Klimek, jak najdalej poprosimy. O, niestety nie jest mniejsza skocznia. Tu trzeba inaczej w ogóle skakać. No i Klimek też chyba się nie nadaje za bardzo na tą skocznię, bo to jest 26 miejsce w chwili obecnej. Tandy jest na 28, więc chyba też go nie zobaczymy w drugiej serii. No i kolejny jest Fanemel. Chyba ostatni, nie, nie jest ostatni, nie jest to ostatni z Norwegów. Nie zapominajmy, jeszcze mamy w stawce jednego Norwega, dwukrotnego mistrza olimpijskiego z tego roku, z Pjongczangu, Andrasa Stiernena. Fanemel skacze na 21 miejsce, 216,5 metra. No i póki co jest najlepszym z Norwegów, a wydawało się, że Norwegowie tu powinni rządzić. Stefan Hula. No, Stefek, prosimy o jak najlepszy skok. Ile skoczysz? Ile jesteś w stanie, Stefan, tutaj oddać? Piękny skok, brawo, Stefan. 10. miejsce, 220 metrów, również przekroczone. No i koło Dawida to jest najlepszy z Polaków w tej chwili, Andreas Tiernen. Piękne skoki w Pjongczangu, dały mu 2 złota. Jak tutaj się zachowa nam Andreas Tiernen? Wydawało się, że o kulę będzie nam tu walczył, ale odpadł ostatecznie chyba z tej walki. 16 miejsce w chwili obecnej i jest to najlepszy z Norwegów. I gdzie jest Kamil? 27, a zostało ich ilu jeszcze tutaj? 5 aż, bo jeszcze Wellinger, Aalto, Klaus, Kot i Heibeck na sam koniec. Więc Kamil, no będzie ciężko tutaj o awans dzisiaj. Andreas Wellinger, reprezentant Niemiec, ostatni już teraz. No na razie Geiger ładnie za Eisenbichlerem, reszta nie za bardzo. A jak skoczy Wellinger? Również pięknie i daleko. 223 jest najlepszym w tej chwili z Niemców. Skakuje na czwarte na miejsce i będzie również się bił dzisiaj o to podium. No i popatrzmy na Antti Aalto. Młodziutki reprezentant Finlandii. Będzie chciał tutaj zabłysnąć. Jak daleko skoczy? No raczej nie przeskoczy. No, możemy go nie zobaczyć w drugiej serii. 28 miejsce. W tej chwili spycha Kamila na 29. Koffler jest na ostrzale. Tutaj jeszcze trójka. Mackenzie, Boyd, Klaus. Również walczy o obronę kuli kryształowej. Więc również trzeba skakać daleko. Mackenzie, Boyd, Klaus. No i to jest krótko. Będą niskie noty za styl. 30 miejsce w tej chwili. Kamil jeszcze nie odpadł z rywalizacji, a dwóch zostało. Maciek Kot, popatrzmy ile skoczy. Maciek, no, ty walczysz o kulę, więc jakby nie patrzeć, lepiej żebyś ty awansował niż Kamil. I jak daleko? Będzie bardzo daleko. Maćka, brawo, Maciek. Jest 6. miejsce, 222,5 metra. No i kończy to wszystko. Michał Hajbek, lider Pucharu Świata. Jeszcze póki co. No i popatrzmy, Heibeck. Leci, leci. Nie, w drugiej serii chyba będzie. W drugiej serii będzie, ale będzie dalej niż Maciek Kot. 17 miejsce dla Michaela Heibecka. Po pierwszej serii 220 metrów skoczył, ale w słabym stylu również. No i będzie musiał w drugiej serii się bić o to, żeby dogonić tutaj Maćka Kota. A po pierwszej prowadzi Ahonen przed Schiffnerem i Korniłowem. W dziesiątce również jest Andreas Wellinger, Karl Geiger, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Daikito, Juri Tepesz i Manuel Fettner. Ostatnie trzy skoki to jest 28 Żyła z Johanssonem i Aalto 30. Kamil niestety 0,4 punktu poza tą 30. I czekamy tutaj jeszcze chyba dwóch Polaków odpadło. Nie, jeszcze jeden. Murańka odpadł. No i tyle. Ale powinniśmy zobaczyć i Krańca. I jeszcze kołdelkę w drugiej serii, więc zobaczmy, jak to wygląda dokładnie. Mamy 31 tylko, więc kraniec się nie liczy, kołdelka się ino liczy. Więc popatrzmy. Roman, kołdelka.
Mamy 31 zawodników. Roman Kołderka, piękny to będzie lot, coś mi się tak wydaje. Tak jak było w pierwszej serii, tak i teraz 219,5, 221,5. No i teraz musi 209,5 skoczyć Antti Aalto. Taką odległością zagroził teraz nam Roman Kołderka. On wie, że to nic nie daje, on tu się biło coś więcej chyba. A Antti Aalto skoczy 220,5 metra, poprawia odległość. I 433,9 punktów. No i kolejny jest Piotr Żyła. Piotrek, jak najdalej poprosimy. Piotrek, leć, leć Piotrek, jak najdalej, jak możesz najdalej. No i jest chyba prowadzenie upragnione. Jest 435,5. 222 metry odległością tej Aalto przegonił. Robert Johansson. Norweg, wydawało się, że taka skocznia będzie pod niego, a tutaj niespodzianka, nie skacze tak jak powinien daleko, no i niestety w tym skoku również 217,5, to są dobre loty, ale za krótkie, żeby bić się tutaj o coś więcej. Sebastian Coloredo, dwóch Włochów w 30, ktoś się domyślał, że Coloredo będzie w 30 na mamucie, no ja, ja tego nie podejrzewałem, no ale tutaj jest wszystko możliwe. Uwaga, Sebastian Coloredo, dobry skok, drugi również 218 i na trzecie miejsce Piotrek Żyła i Aalto awansują kilka miejsc do góry, no i skacze Fanemel, no on jakby w drugiej części sezonu nam przygasł totalnie, tak jak i w realnym Pucharze Świata, tak i tutaj, no nie niesie go ten wiaterek już tak jakby chciał, ale ten skok świetny, 224 metry. No i jakby usłyszał moje słowa, skoczył ładnie daleko i najdłuższa odległość drugiej serii. Noriaki Kasai! No i to wypadł najlepiej. Kasai jednak w drugiej serii się znalazł na całe szczęście. I uwaga, jak daleko? Nie za daleko pofrunął nam znowu Noriaki. 217, porównywalne dwa skoki, ale to jest szóste odległe miejsce. Jeden punkcik w tej chwili. Alex Insam, 24. lokata po pierwszej serii konkursowej. No i jakby spóźnił teraz ten skok Insam, ale odleci chyba jeszcze troszkę tu, odleciał nie za daleko, szóste miejsce, będzie za Coloredo niestety dzisiaj, no i chyba małe punkty dzisiaj, mała zdobycz będzie. Gregor Schlierenzauer, 216 w pierwszej serii, jak będzie w drugiej, no to może być dosyć dobry lot. I chyba 220 przekroczone było, 221 i na drugie miejsce wskakuje za Fanemelem, ale przed Piotkiem Żyłą. Jewgeni Klimow, również 22 miejsce miał reprezentant Rosji. I teraz jak daleko? Położył się ładnie na narty, chyba za bardzo i skrzywił się w drugiej fazie i siódme miejsce, no bo też niskie noty są... usprawiedliweni sędziowie, bo ten lot nie był piękny. Siódme miejsce przed Insamem jest. No i Gregor Deschwanden, 21 po pierwszej serii konkursu w Planicy na Welikance. No, ale drugiej serii chyba nie będzie dobrze. Ciągnie do końca. 215, ósme miejsce za Klimowem, ale przed Insamem. No i kolejny jest Vincent de Concevoir, rekordzista Francji, jakby nie patrzeć. No i jak daleko Vincent de Comp? Daleko, bardzo daleko Vincent de Comp. Drugie miejsce tylko za Fanemelem, no który się naprawdę nam tutaj troszkę pozycji odzyska. Andras Tiernen. No leci, leci. Jestem ciekaw tego skoku. No nie skoczył szałowo daleko, ale 220 jest i czwarte miejsce jak najbardziej dla niego jest. Za Schlierenzauerem, ale przed Piotkiem Żyłą. Domen Preutz. No i popatrzmy na Słoweńca. Jestem ciekaw tego skoku. No chyba za mocno na narty położony Domen. Niestety on wie, że popełnił już tu błąd. 217,5 i ósme miejsce za Sebastianem Coloredo. No i lider Pucharu Świata, Michał Hajbek.
Popatrzmy. Oj, to też kiepsko wyglądało już na progu, ale leci. Póki co leci. I 200 chyba 20 było. 219,5. Czwarte miejsce dla Michaela Heibecka. Punkt za Schlierenzauerem. No i Jarko Mette. Reprezentant Finlandii, jak daleko? No, Ahonen jest wysoko. A Jarko Mette psuje swój skok drugi. To jest 209, 15 miejsce. No i ostatnie miejsce w tej chwili. Simon Ammann. Oczywiście mówię o punktowanym. Simi, jak daleko skoczysz? O Jezusiarz, o niego ty boję. I upadł niestety Simi. No to się nazywa pech, 16 miejsce. Będzie miał ten punkcik, ale no 224,5. Jakby to wylądował, byłby liderem. Markus Eisenbichler. Jemu też ta skocznia strasznie pasuje. Widać to po tych jego skokach pierwszych i skacze na prowadzenie Markus. 223,5 metra. Potwierdza dobrą dyspozycję. No i w końcu ktoś wyprzedza tego Fanemela. Peter Preutz, Słowenia. Popatrzmy, jak daleko skoczy. Strasznie jestem ciekawy tego skoku. No i to będzie dobra odległość chyba. Nie. Znowu ten sam błąd co Domen. Za mocno położony na narty. Ósme miejsce. No i został im tylko już Juri Tepesz. Stefan Hula, 12 miejsce po pierwszej serii. Oj, tu będzie też daleko, bardzo daleko i ustał to Stefan. No i jest na prowadzeniu 442,1 i prowadzi Stefek, a my czekamy na Stefana Krafta. Austriak 11 był. Po pierwszej serii, jak teraz daleko skoczy. Wiemy, że on ma możliwości też duże i skacze dobrze, ale czy na to, aby wyprzedzić? Nie! Przegrywa 1/10 punktu! Pół metra dalej, ale gorsze noty chyba uzyskał. No i przegrywa ze Stefanem. No i 10 po pierwszej serii. Chyba też niespodziewanie Manuel Fetter nam się obudził na mamuty. Co wydawałoby się, że to nie są dla niego skocznie. Manu Fettner, popatrzmy, leci, leci znowu. I także daleki lot. I obejmie prowadzenie. Także 0,2 punktu. No naprawdę robi się tu ciekawie. W tej pierwszej trójce już jest ciekawie. A tu jeszcze 9 skoczków. Co tu będzie się działo? Juri Tepesz, ostatnia nadzieja na podium dla Słoweńców. No i Juri Tepesz odpalił chyba rakietę w końcu. I to jest prowadzenie i chyba nowy rekord. Nie ma nowego, 226 metrów, ale to jest skok chyba już na podium. Tak mi się zdaje. Ciężko będzie tam komuś doskoczyć jeszcze. Daiki Ito. Choć nie mów nigdy. I to nie. I to skoczył tylko za tą żółtą linię. 226 miejsce dla Ito. Tepesz, Fettner, Hula. W tej chwili to jest takie podium. A my spodziewajmy się po Dawidzie Kubackim. Lotu również 220 na 220 metr. Dawid. Leci Dawid. Bardzo wysoka parabola lotu. Ale to jest chyba za krótko. Jest trzecie miejsce. No, razem ze Stefanem Hulą właśnie egzekwo. No i Maciej. No przydałoby się to prowadzenie, walczysz o tą kulę kryształową. Jakbyś to zrobił, spełniłbyś chyba nie swoje tylko oczekiwania, ale całej Polski. Uwaga, leci Maciej Kot. Nie, zabraknie tu. Zabraknie. Drugie miejsce mimo wszystko jest. Tylko za Tepeszem. Heibeck już jest, jest 12, więc tutaj też sporo odrobi. No i teraz Karl Geiger, największa chyba niespodzianka tej pierwszej serii. Kto by się spodziewał, że Niemiec będzie tutaj dobrze skakał, a drugi skok również może mieć dobry. Poproszę zobaczyć, jak skoczył pięknie. Jest na drugim miejscu, tylko za Tepeszem. No i czwarty Wellinger po pierwszej serii. No, kolejny Niemiec.
I kolejny kandydat do przecież zwycięstwa tutaj. On także się nie chce poddać, ale to jest za słaby skok. Trzecie miejsce w tej chwili. Spycha Maćka już na czwarte. No szkoda, ale tak też się dzieje. Denis Korniłow. On był trzeci po pierwszej serii. Warunki jak na razie się utrzymują. Wieje lekki wiaterek pod narty i to pomaga skoczkom skakać tak daleko. Co wyczynia Korniło? W tej chwili obejmuje prowadzenie. Spycha Tepesza na drugie miejsce i Korniło już jest na pewno na podium. Została dwójka. Pierwszy jest Markus Schiffner. On chyba tej presji nie wytrzyma, Markus. No skoczył ładnie. Brawa dla tego Markusa Schiffnera na czwarte miejsce. Ale podium nie ma. Tepesz już na podium. Cieszy się na pewno. I został ostatni. Janne Ahonen. Czy wygra? Czy wygra? Nie. Chyba nie wygra tym skokiem. Choć to się za chwilę okaże. Drugi! Przegrywa 0,2 punktu z Denisem Korniłowem. To jest niespotykana rzecz. Ale przegrywa ten dzisiejszy konkurs. Janne Ahonen. Choć i tak myślę, będzie triumfował po tych zawodach, bo drugie miejsce to jest i tak bardzo dużo. Jurij Tepesz trzeci, Karl Geiger czwarty, piąty Markus Schiffner, szósty Andreas Wellinger, siódmy Maciej Kot, ósmy Manuel Fettner, dziewiąty Dawid Kubacki i Stefan Hula. Tak się prezentuje nam dziesiątka dzisiejszego konkursu. No i można powiedzieć, ani Wellinger, ani Kot, ani Hajbek, nikt tutaj nie uzyskał super przewagi. Kot troszeczkę tutaj podrabiał do Hajbeka, Wellinger troszkę do Kota. Najwięcej chyba stracił dzisiaj Klaus, można powiedzieć, bo nie było go w drugiej serii. Na ostatnich trzech miejscach jest Kasai Matayama na punktowanych. Kołderka niestety był spisany na porażkę już od początku, choć był blisko tego punkta na rzecz Ammana, ale ostatecznie mu się nie udało. Popatrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Bo tutaj się robi arcyciekawa walka już. 739 punktów ma Michal Hajbek. No i tuż za nim, bo to jest tylko 23 punkty straty, Maciej Kot. Sporo już więcej punktów straty ma Mackenzie Boyd-Klaus. On ma 666 punktów. Anti Alto 618. Nic tutaj Alto nie podrabiał. Ma najwięcej zwycięstw ogólnie. Następnie Wellinger 605, on troszkę tutaj ponadrabiał do Klausa i Alto, ale nieznacznie, nadal traci sporo. No myślę, że on się już nie liczy w walce o kulę kryształową. Ach, onen szósty jest, 582 punkty. Siódmy Hula ma 580, Stiernen ósmy ma 570, 534 ma Fanemel i dziesiątkę zamyka Klimek Murańka ma 506 punktów. Jak tu dalej Polacy wyglądają? No Dawid Kubacki jest 20, przesunął się troszkę nam tu Dawid. 412 punktów. Następnie jest kto tutaj dalej? Kamil 24, 389. Niestety Kamil w tym sezonie na razie bez zwycięstwa. No i Piotr Żyła 28, ma 374 punkty. Na dole dalej chyba bez zmian. No, Tande jest ostatni. 38 punktów. Sakuyama z podium, ale 154 tylko punkty. Eisenbichler dzisiaj dobremu występowi 167. No i czy jeszcze wyprzedzić tutaj kogoś po drodze, to się okaże w następnym konkursie. No, w tym momencie ja się z wami żegnam i dziękuję wam za obecność w tym odcinku i zapraszam do kolejnego odcinka z Pucharu Świata oraz do Pucharu Narodów oraz do Pucharu Widzów. Tam możecie również zobaczyć, jak sobie radzę na innych skoczniach. Dzięki za uwagę dzisiaj. Pamiętajcie o łapie w górze soczystej, o subie, o komentarzu jakimś ciekawym. No i oczywiście tu macie z lewym dolnym i prawym dolnym dwa poprzednie odcinki. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, to sobie tam kliknijcie i obejrzyjcie. Na razie dziękuję wam za oglądanie dzisiaj. I widzimy się w następnym już niedługo odcinku. Na razie, hej!